Kiedy miałam 17 lat, siostra namówiła mnie, żebym uwarbowała sobie włosy na jasny blond. Niedługo potem poszłam do fryzjerki i wyznałam, że chciałabym mieć brązowe włosy, ale fryzjerka powiedziała mi, że taki kolor nie będzie mi pasował, więc zostałam przy blondzie i miałam jasne włosy przez wiele lat. Potem trochę eksperymentowałam z włosami, aż wreszcie uznałam, że chcę zostać przy moim naturalnym kolorze. I okazało się, że ten wybór doprowadził mnie do tego, o czym skrycie marzyłam od 13 lat, a przez słowa fryzjerki bałam się tego spróbować. I co? W odpowiednim świetle moje ciemnoblond włosy stają się brązowe. Po ukończeniu 30 roku życia zaszła we mnie zmiana i przekonałam się, że wreszcie nie boję się przyznać, czego chcę i co lubię. Opinie innych nie mają już na mnie decydującego wpływu. Przekonałam się, że ludzie tak naprawdę przede wszystkim skupiają się na sobie, a nie na innych. Nasze myśli ustawiają ja w centrum. Odnoszą wszystko do siebie, a cały świat wokół postrzegają przelotnie, chwilowo. Dużo czasu zajęło mi, żeby wyczuć, gdzie jest ta granica pomiędzy chęcią przypodobania się, co skutkowało wmawianiem sobie, że coś mi się podoba, a szczerym i pewnym przekonaniem wychodzącym z mojego wnętrza. Wcześniej za mało słuchałam samej siebie, za mało pytań zadawałam samej sobie. Nie poświęcałam sobie wystarczająco dużo czasu ani uwagi. I teraz jest inaczej. Teraz nie smucą mnie ani nie gniewają odmienne opinie od moich. Innych opinii słucham ze spokojem i uwagą i na spokojnie konfrontuję je z własnymi przekonaniami i upodobaniami. To właśnie pokazuje mi, że jestem pewna siebie. Nie czuję przymusu, by bronić swoich racji lub by porzucać je, żeby się przypodobać. Słucham i rozważam. Pamiętam, że to, w jaki sposób mówią o mnie ludzie, nie jest tak naprawdę o mnie. A jeśli chodzi o to, co się lubi i co się komu podoba, to powinna być kwestia bezdyskusyjna.